drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Wyjątkowy dzień, dzisiaj są walentynki. I w związku z tym, że dzisiaj są walentynki, chcę wam przekazać pewną przypowieść, pewną prawdę o życiu, która bardzo często mnie trafia. Jak rozmawiam z pochwiczanką, to ona często się na mnie obraża, że ja ją nazywam pochwiczanką, czyli że mówię w zdrobniały sposób o jej przypadłości, że ja powinienem tę przypadłość, którą ona ma, traktować tak cholernie poważnie, jak ona ją traktuje. To znaczy, bardzo często kobiety są niezadowolone z tego, że ja podchodzę do problemu, nazwijmy to żartobliwie, a nawet niepoważnie. A to powoduje, że ona się czuje rozczarowana, bo ona ma tak duży problem, że chciałaby mieć, żeby wszyscy, którzy już wiedzą o tym problemie, traktowali to, że to coś dużo poważniejszego niż rak, albo nawet dużo poważniejszego niż homar, albo jeszcze poważniejszego nawet niż żółw, no o, takie coś dużego. A ja podchodzę do tematu, że to jest, że to na szczęście, to nawet na szczęście to nie jest złamana ręka. Bo gdyby była to złamana ręka, to mogłoby się krzywo zrosnąć. Natomiast ta pochwica jest to po prostu jakiś taki błąd w myśleniu spowodowany lękiem, czyli podejściem do seksu, że ten seks jest straszny zamiast piękny, a ten seks może być piękny, ten seks może być radosny. I ostatnio zaproponowałem jednej pochwiczance, żeby ona wykonała kilka prostych ćwiczeń, takich zupełnie prostych ćwiczeń. I jej powiedziałem, że jak wykonasz te proste ćwiczenia, to nagle zobaczysz, że problem znika i za chwilę zupełnie zniknie. Minęło kilka tygodni i ja się jej pytam, które z moich ćwiczeń wykonałaś? I ona powiedziała mi wtedy prosto. Powiedziała mi całą tajemnicę, cały sens pochwicy. Powiedziała do mnie, nie wykonałam żadnego ćwiczenia. A ja się zapytałem, czemu? Czemu nie wykonałaś? A ona mówi, bo jeżeli wykonam te ćwiczenia i wyzdrowieję, to może się okazać, że jestem za słaba, że jestem za brzydka, że ja mam za małe cycki, że ja mam za mało poczucia humoru, że ja mam za mało pieniędzy, żeby stworzyć związek z jakimś fajnym facetem, albo że ten facet, jakiego wyzdrowieje, że ten facet mnie rzuci, który aktualnie jest ze mną. Drogie, ukochane pochwiczanki, pochwica. Jest to taka dolegliwość, która powoduje, że nawet jeżeli dałbym kobiecie pastylkę, która powoduje, że jak się ją połknie, to pochwica zniknie, to 95% tę pastylkę schowa na później, może kiedyś w przyszłości, ale nie teraz. I dlatego, drogie, kochane, umiłowane pochwiczanki, pochwica to jest coś, co wy cudownie pielęgnujecie. I dlatego, jeżeli któraś z was ma pretensje, że ja nie traktuję tego poważnie, to ma rację. Bo jeżeli nie będę tego traktował poważnie i ty również nie, to ta pochwica po prostu wyparuje. Co najwyżej zamieni się w prześliczne doświadczenie przeżycia seksu z jakimś bardzo mądrym facetem. Bo głupi tego nie zrozumie.